Płatne ankiety online to jeden z najpopularniejszych sposobów na zarabianie swoich pierwszych pieniędzy w internecie. Jak zarabiać na płatnych ankietach? Ile można zarobić? Na co warto zwrócić szczególną uwagę i czy istnieją inne ciekawsze sposoby na proste zarabianie w sieci? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Jeżeli interesuje Was tylko i wyłącznie to, gdzie możecie znaleźć strony, które płacą za wypełnianie ankiet, to pod tym wideo znajdziecie listę serwisów dających taką możliwość, które są sprawdzone i godne polecenia. Jeżeli jednak szukacie dodatkowych informacji, które pozwolą Wam zarobić znacznie więcej pieniędzy, to myślę, że warto poświęcić te kilka minut na zdobycie dodatkowej wiedzy, która pomoże Wam nie tylko zarobić więcej, ale również uchroni Was od rozlicznych pułapek, które czyhają na wszystkich spragnionych zarabiania na ankietach online. Myślę, że ten sposób zarobku w sieci jest z jednej strony najbardziej popularny, ponieważ wydaje się on być niezwykle banalny, z drugiej jednak strony popularność tej metody sprawia, że w sieci możemy nadzieć się na oferty ankiet oferujących ponadprzeciętne zyski za tego typu pracę zdalną. Pamiętajcie, w ankietach nigdy nie uda Wam się zarobić kokosów. Zarobicie 200, góra 400 zł na miesiąc, zakładając, że zarejestrujecie się na wielu portalach, a Wasz profil będzie na tyle uniwersalny, że ankiety będą przychodzić do Was często. Dlatego też, kiedy widzicie oferty dające Wam 2-3 tysiące na miesiąc za wypełnianie ankiet, to w 99% jest to po prostu skam, który należy ominąć szerokim łukiem. Kiedy mamy tą kwestię już za sobą, czas przejść do samego zarabiania na ankietach. Tutaj wszystko sprowadza się tak naprawdę do trzech rzeczy. Pierwszą jest nasz profil ankietera, drugą ilość wypełnionych ankiet, trzecią wysokość zarobków. Co do profilu ankietera, to im bardziej uniwersalny, tym lepiej. Nie może być tak, że w każdej ankiecie możecie wziąć udział. Dla przykładu, tylko pewna grupa osób jest studentami albo rodzicami. Jeżeli dana ankieta jest więc skierowana na przykład do matek, aby poznać ich opinię na dany temat, to z automatu odrzuca się wszystkich mężczyzn i tak dalej. Drugą i trzecią sprawą jest ilość i wysokość wynagrodzenia za wypełnianie ankiet. Tutaj szału nie ma. Zazwyczaj wygląda to tak, że ceny wahają się od kilkudziesięciu groszy do czasami nawet kilkunastu złotych w zależności od złożoności tematu, na jaki odpowiadamy. Im więcej ankiet na naszym koncie, tym więcej zarobimy. Tutaj zasada jest bardzo prosta. Oczywiście, kiedy ankiet nie ma, nie zarabiamy. Co możemy wtedy zrobić? Możemy zarabiać w inny sposób, dołączając do programu partnerskiego danego serwisu z ankietami i zapraszając do zarabiania na ankietach swoich znajomych i wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w badaniach. Za każdym razem, kiedy ktoś zarejestruje się ze specjalnie wygenerowanego linka partnerskiego na platformie, my zarabiamy za każdym razem, kiedy nasz polecony rozwiąże ankietę. Oczywiście, on nie traci na tym nic ze swojego zarobku, a my mamy dodatkową możliwość zarobienia pieniędzy przez internet dzięki właśnie ankietom online. Jeżeli rozbudujecie swoją sieć poleconych, możecie zarobić naprawdę fajne pieniądze i to w dodatku w pełni pasywny sposób. Dla przykładu, ja w 2021 roku nie rozwiązałem ani jednej ankiety, a system moich poleconych wygenerował mi prawie $900, co przekłada się na około 3,5 tysiąca złotych w skali roku. Myślę więc, że jest to całkiem ciekawy wynik i tą właśnie drogą polecam Wam pójść. Budowanie sieci poleconych osób, którzy zarabiają pieniądze generując również dochód dla nas, jest prawdę mówiąc lepszym pomysłem niż działanie w pojedynkę. W przypadku budowy systemu poleconych mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej. Im więcej osób zarabia będąc naszymi poleconymi, tym więcej my zarobimy. Pomimo wszystko, tak jak wspomniałem już wcześniej, płatne ankiety online warto traktować jako coś dodatkowego i nigdy nie zakładać, że będziecie się z tego utrzymywać. Ankiety online możecie więc potraktować jako takie przygotowanie do prawdziwego zarabiania w internecie. Ale jeżeli chcecie czegoś więcej, polecam Wam zainteresowanie się tematem programów partnerskich i samej afiliacji. Dlaczego? Otóż polecając produkty czy usługi w sieci innym osobom możecie zarobić znacznie, znacznie więcej niż w przypadku płatnych ankiet online.
Dla przykładu, jeżeli zarejestrujecie się w programie partnerskim i zaczniecie promować na przykład założenie darmowego konta bankowego lub jakąś promocję bankową i podeślecie waszego linka partnerskiego swoim znajomym, możecie za jeden tylko wniosek zgarnąć ponad 100 zł. Wystarczy więc jedynie 5 wniosków na miesiąc, aby móc zgarnąć całkiem sensowne pieniądze. Oczywiście, produkty finansowe to nie wszystko. Możecie promować praktycznie każdą rzecz lub usługę. Gry komputerowe, sklepy z odzieżą i obuwiem, suplementy diety, konkursy z nagrodami wyliczać można bez końca. Dróg w afiliacji jest nieskończenie wiele i każdy może się tutaj odnaleźć. Płatne ankiety online są jedynie jednym małym elementem, który daje możliwość zarabiania w internecie w ten właśnie sposób. Jeżeli więc oglądasz ten film, ponieważ szukasz pomysłu na zarabianie w internecie, to jest to bardzo dobry pomysł na rozwój swojej kariery. Żeby było jasne, ja sam kiedyś wieki temu zaczynałem od ankiet i trochę z sentymentu publikuję materiał na ten temat po to, aby zainspirować wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z zarabianiem w sieci, do ciągłego i ustawicznego podnoszenia sobie poprzeczki. Ankiety online mogą być tym pierwszym małym kroczkiem na waszej drodze, ale to dopiero początek. Cały czas trzeba się rozwijać w tym, co robimy i to jest jedyna słuszna droga i tylko ona zapewni wam sukces niezależnie od tego, czym się zajmujecie. Na sam koniec dodam, że bardzo dobrym miejscem do rozwoju swoich zdolności są fora internetowe zrzeszające osoby zainteresowane zarabianiem w sieci, takie jak na przykład zarabiam.com, makecash.pl i oczywiście mentoring.net.pl, gdzie możecie za darmo zostać uczniem i zacząć uczyć się zarabiania pod okiem mentora Czarka, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Podsumowując, ankiety online to ciekawy sposób na zarobienie pierwszych pieniędzy w internecie. Zakładając konto na kilku platformach, jednocześnie możecie zwielokrotnić swoje zarobki, rozwiązując więcej ankiet. Ponadto możecie zaprosić swoich znajomych do wypełniania ankiet i zarabiać część ich zarobków dzięki programowi partnerskiemu. Ankiety nie pozwolą wam na zarabianie wielkich kwot, ale pomogą wam w podjęciu pierwszych kroków na drodze do rozpoczęcia swojej przygody z zarabianiem przez internet. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego filmu wśród swoich znajomych, jak również obejrzenia innych moich materiałów o tematyce zarabiania przez internet. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.